Witam Państwa wszystkich serdecznie na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Otwieram 56. sesję. Stwierdzam, że jestem rektorem do prowadzenia obrad. Witam serdecznie pana wiceprzewodnicząca Łukasza Czarnowskiego, pana skarbnika, członka rady. Proszę Państwa, pan przewodniczący jest nieobecny, ma usprawiedliwienie, ponieważ jest chory. Więc ja dzisiejszą sesję poprowadzę. Sesja jest zwołana, tak jak wspomniał pan wójt, w trybie nadzwyczajnym na wniosek pana wójta. Związane jest to z finansami, środkami, które gmina otrzymuje w związku z dodatkiem węglowym. Myślę, że szczegółowo w punkcie drugim zostanie to wyjaśnione. Także jeśli nie ma jakichś uwag czy innych wniosków, to przystąpiliśmy do prowadzenia obrad. Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu drugiego. Czyli podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. I tutaj proszę o wyjaśnienie, czy pana wójta, czy pana skarbnika. Prosimy pana skarbnika. Państwo dostaliście materiał na sesję, ale będzie i autopoprawkę, tak? Dostaliście Państwo? Tak. To będzie to autopoprawka numer 1. Natomiast chciałem zgłosić też autopoprawkę od razu numer 2, bo przyszły jeszcze w tak zwanym międzyczasie wczoraj 3 decyzje. No i trzeba je wprowadzać z tego względu, że jest koniec roku, praktycznie już tam wojewoda na 22 żąda rozliczenia środków 22 grudnia. W związku z tym no nie ma, co jest czas na to, żeby to odkładać wprowadzenie. W związku z tym ja powiem, jakie to są decyzje. Może zacznę właśnie troszeczkę tak od tyłu, a później podsumuję to wszystko. Jeżeli chodzi o autopoprawkę numer 2, mówię ustną, to są to 3 decyzje. I tak, jedna dotyczy Funduszu Pomocy Ukrainie. Kwota 16 tysięcy złotych, to jest tak zwane świadczenie z artykułu 13, 40 zł na osobę na dzień, wypłacane przez gminę dla osób, które siebie kwaterują tych uchodźców. To jest 16 tysięcy złotych. Druga decyzja dotyczy kosztów obsługi tego programu. To jest niewielka kwota, bo 288 zł ona jest przeznaczana na wynagrodzenia, na ZUS i wynagrodzenia. Z tych 288 zł 240 zł 70 groszy za obsługę dostanie pracownik, a reszta to ZUS-y 47 zł i 30 groszy. Tak to zostanie wprowadzone do budżetu. Trzecia decyzja z tej autopoprawki numer 2 ustnej to jest taka też niewielka kwota. Nadanie numeru PESEL, kwota 14,62 zł i też przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia, czyli to są tak zwane koszty usługi. Czyli z tego 12,22 zł dostanie pracownik, 2,40 zł. To są te 3 decyzje z autopoprawki numer 2. Natomiast jeżeli chodzi o poprawkę numer 1, tak, którą Państwo otrzymaliście, to jest tu kilka decyzji. I tak. Kwota 4198 zł i 38 groszy. To środki pochodzą też z Funduszu Pomocy Ukrainie. Paragrafy są rozpisane wydatkowe w sprawie OPS. I tutaj głównie to są świadczenia. Macie Państwo wpisane już w autopoprawce. I przy okazji tutaj widzę jednostka przesuwa 772 z paragrafu 466, to pozostałe wydatki na obsługę programu, do świadczeń, czyli na tą podstawową część tego dofinansowania, czyli na świadczenia. Nie wiem, czego to wynika, ale ja to nie wiem, bo kwota jest drobna. Wprowadzamy ponadto kwotę 1800 zł do dochodów, jak i wydatków. Wydatki będzie realizować Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach i to są środki na naukę języka angielskiego. Fundacja jakaś tam udzieliła wsparcia, jakaś tam, to jest konkretnie Fundacja Europejskiej Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Counterpart Fund w Warszawie. 1800 zł przeznaczane to jest na umowę zlecenia dla chyba anglisty, no bo tam pewnie jakiś nauczyciel, który uczy angielskiego, będzie to realizował.
To jest kwota wynagrodzenia, natomiast ZUS szkoła zabezpieczyła w ramach środków własnych, tam finansowanie jest 50-50. Jakoś tak w tym programie. Kolejna decyzja to jest w rozdziale 850.02. To są też środki Funduszu Pomocy Ukrainie. Przepraszam, to już mówiłem. Kolejna to nie jest decyzja, ale podział środków z rezerwy części oświatowej dokonanej przez ministra oświaty, natomiast wypłaca to, realizuje to zadanie minister finansów i to też jest, są środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, konkretnie na uczniów. Kwota jest 46 641 zł. I tak, podział tego jest tak, Państwo to wypracowacie opis co do wydatków w tabeli dla szkół publicznych nieprowadzonych przez gminę. Z góry było wiadomo, jaki paragraf realizuje to Urząd Gminy. Natomiast paragrafy dla jednostek nie są podane, dlatego że w tak zwanym międzyczasie skierowaliśmy to do placówek. Konkretnie do SUM, który się zajmuje obsługą finansową, który podzieli. Ja już mam te plany finansowe z jednostek z podziałem na wydatki. Jak Państwa by to interesowało, mogę powiedzieć, ale to są głównie wydatki placowe i energia. Tak to zostało podzielone w planach finansowych jednostek na akurat w Nieczynicy Dużej i w Krężnicy, ale ponieważ tam są większe grupy, wydzieliliśmy i są osoby zatrudnione, które zajmują się bezpośrednią obsługą tych dzieci ukraińskich. W jednym przypadku to jest jakiś opiekun, w drugim chyba nauczyciel, który realizuje jakieś dodatkowe lekcje z języka polskiego dla tych dzieci ukraińskich i to udało się tam wydzielić wprost do określonych wydatków. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe szkoły, które dostają tam na jedno dziecko, no to trudno było to dzielić na jakieś tam cząstki, więc przeznaczyliśmy to przeważnie na energię. Bo to trudno 2000 zł, nawet nie, tam jest 1100 chyba ileś z ostatniej transzy na dziecko wychodzi, dzielić na, nie wiem, na jakieś cząstki, parę groszy. Po prostu by byłoby niepotrzebne. Także tyle. Natomiast jeżeli chodzi o część zasadniczą, to jest też kilka decyzji. I tak, dotyczą wypłaty zasiłków okresowych. To też jest Fundusz Pomocy Ukrainie. Kwota jest 7,5 tysiąca złotych, 7,54 grosze. Realizuje to OPS. I to wszystko jest z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, czyli w paragrafie 328 jako świadczenie ujmowane. Kolejna decyzja na kwotę 3990 też realizuje OPS i też to jest Fundusz Pomocy Ukrainie. Dotyczy to zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży. Dzieciom ukraińskim może być. Kolejna decyzja to już jest z COVID-u. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID, czyli to jest ten dodatek węglowy. Kwota 198,900, z tego 195 na wypłatę bezpośrednio tego dodatku, 3000 zł tam na rodzinę. 3900 to są koszty obsługi programu. I druga decyzja tego samego dotyczy, na kwotę 282,182 zł. Też środki z przeciwdziałania COVID pochodzą i tak, kwota 5640 to jest, są koszty obsługi, a 282,182 to jest wypłata świadczenia. Łącznie to jest 287 822 zł. Tyle wprowadzamy
dochodach i wydatkach w związku z wprowadzeniem tej decyzji. Kolejna decyzja też dotyczy dodatku węglowego i dotyczy kosztów obsługi na kwotę 5285 zł. I to są rozbite, to jest ta wynagrodzenia po stronie wydatkowej i obsługa, i ZUS, przepraszam. Bo to wyłącznie kosztów obsługi dotyczy ta decyzja tego programu. Kolejna decyzja z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczy wypłaty takiego dodatku pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To jest jednorazowy dodatek i 2% koszty jego obsługi, kwota 612 zł. Kolejna decyzja na kwotę 350 zł. To już jest decyzja z budżetu wojewody, jak widzę, bo paragraf 201. I dotyczy takiego programu Karta Dużej Rodziny. Kwota, jak powiedziałem, 350 zł. To realizatorem jest OPS. Co tam? Kolejna decyzja dotyczy Funduszu Pomocy Ukrainie. Realizatorem jest Urząd Gminy, bo to jest wykonanie zdjęcia osobie wybierającej się na numer PESA. Kwota 34 zł 80 groszy. Wprowadzana w rozdziale 750-95, czyli administracja, pozostałe zadania i paragraf usługowy 437 dedykowany dla tych zadań, nazwijmy to w cudzysłowie ukraińskich, to znaczy związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy. Ponadto dokonujemy taki drobny przesunięć, tutaj w rozdziale 705, 1200 zł z zmniejszamy plan w paragrafie 436 i przesuwamy do paragrafu 443 1200 zł, dotyczy to składek i opłat. Podobnie w rozdziale 754-12 pomiędzy paragrafami remontowymi a różne wydatki na rzecz osób fizycznych, to świadczenia dla strażaków, krótko mówiąc kwota 4420 jest przesuwana. Kwota 1500 zł też z paragrafu remontowego, bo tam nie był wykonany, na zakup materiałów 1500 zł i 7000 zł z też remontowego na różne opłaty składki 7000 zł. Wszystkie te zmiany dotyczą obsługi ochotniczych straży pożarnych. Ponadto dokonujemy również przesunięć w rozdziale 750-23 w urzędzie. To też pomiędzy paragrafami, więc to jest poziom planu finansowego już urzędu. To w zasadzie pan wójt mógłby to robić zarządzeniem, ale ze względu na jakby okazję dokonujemy tego. To 1000 zł przesunięcie jest na badania zdrowotne pracowników w rozdziałach 801-01-03 i 854-04 to są przesunięcia dotacji dotyczące jednostek szkół właściwie, które są prowadzone przez osobę prawną inna niż gmina, czyli te stowarzyszeniowe. Krótko mówiąc, ze względu na różne wykonania, to zależy od liczby dzieci w poszczególnych placówkach. Następuje w ramach jednego paragrafu korekta kwot tylko pomiędzy rozdziałami. Tu nie ma zwiększeń żadnych. Podobnie zwiększamy również o 2000 zł wydatki na izbę rolniczą, bo troszeczkę ściągnęliśmy tutaj z podatków pewne kwoty i okazało się, a tu się wprowadza tą składkę w wysokości 2% od wielkości wpływu. Więc wpływy były troszeczkę większe, dodajemy 2000 zł na izby rolnicze, powiedzmy, na składkę. I dokonujemy jeszcze przesunięcia 9000 zł, to jest widzę z środków promocyjnych do rozdziału 753 na Urząd Gminy do paragrafu usługowego 4300 9000 zł. W zasadzie byłoby tyle. I teraz podsumuję to wszystko, bo to tak jest troszeczkę chaotycznie, ale to ze względu na jakby czas i zasypanie nas decyzjami, że tak powiem wczoraj. I tak, jeżeli uwzględnimy treść uchwał, które Państwo otrzymaliście i obie autopoprawki, to dochody ogółem zwiększają się
łącznie z autopoprawkami o kwotę 1 573 zł, 436 zł i 34 grosze. Z tego dochody bieżące o tą samą kwotę, bo to wszystko jest, są dochody bieżące. W wydatkach również ogółem kwota 1 573 000 zwiększa o 436 zł i 34 grosze i to wszystko są wydatki bieżące, no, wydatki bieżące związane z wykonywaniem budżetu. Tak? Może troszeczkę przejdę też od razu do WPF, bo tak nietypowo, bo to w zasadzie, jak Państwo dostaliście uzasadnienie zmian do wieloletniej prognozy finansowej i wypisane te tutaj pozycje, jak są, to zmieniają się tylko pozycja 1 i pozycja 1.1. Podobnie w wydatkach pozycja 2 i 2.1. Właśnie do tej kwoty 1 573 436 zł 34 grosze. To są również pozycja 1.1, czyli dochody bieżące i podobnie wydatki ogółem o tą kwotę i pozycja 2.1 wydatki bieżące o tą samą kwotę przezwiększają właśnie, którą wymieniłem. Tak to wygląda. To jest całe zmiany. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa ma zapytania do dodatkowych wyjaśnień? Ile ogółem wpłynęło na te dodatki węglowe? Nie, to już mówię. To ogółem łącznie z tym, co wcześniej. Tam, jak dobrze pamiętam, 500 chyba 4000. Tu najlepiej będzie z decyzji tej. No teraz OPS-owskie 500 chyba 4000 z jakimiś groszami, dokładnie. Jeśli nie pamiętam. To nic, z decyzji zaraz liczymy, bo tak, mamy tutaj 198 900, razem tego wszystkiego to jest 492, widzę, że mam to sumowałem po tej jednej z decyzji, 492 tysiące i 7 zł. To wszystko to dotyczy wydatków takich węglowych. Trzy decyzje. Dziękuję. Czy jeszcze coś trzeba wyjaśnić? Nie ma. Jeszcze nie ma więcej zapytań, to przejdziemy do głosowania. Jeśli komuś nie będzie działał system, to proszę o podniesienie ręki, ewentualnie zgłoszenie do protokołu, bo będzie, są problemy. Zatem kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok? Proszę bardzo, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Także jednogłośnie 11 głosów za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego, podjęcia uchwały, to jest zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Została ona wstępnie przedstawiona przez pana skarbnika. Czy ewentualnie ktoś jeszcze jakieś pytania, wnioski? Nie widzę. Zatem proponuję przejść do głosowania. Podobnie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Jest. Sytuacja 10 głosów za. Ja deklaruję też głosowanie za. A ta uchwała jednogłośnie została przyjęta przez wszystkich obecnych. Przechodzimy zatem do punktu 4. Jest to zamknięcie obrad.
dopuszczę głos, jeśli ktoś chce krótkie czytanie ewentualnie do tej obecnej. Proszę bardzo. Ja miałbym takie rzeczy z podkład, proszę. Gmina zwróciła się do zarządcy tej starej 19. No, no w tej chwili jakaś bezpańska się zrobiła. Tu jest gorzej odśnieżane niż boczne drogi. Czy chodzi o drogi serwisowe? Nie, to jest, no w końcu nie jest to jakaś potrzebna droga. Droga zdaje się krajowa. No i co, w tej chwili raz na dzień wszędzie fuka, bo wcale, no, bez piaskarek, bez niczego, jest ślisko, jest zawiane, no przecież tak nie może być. Ludzie do pracy codziennie nie mogą przejechać. Poczta drogi, co jechałem do Bełży przedwczoraj, no droga asfalt czarny. 19 biała, nabite lodu, no po prostu nie wiem, kto to tym teraz zarządza, ale to jest jakaś tragedia. W dalszym ciągu gmina Niedźwica Duża nie jest zarządcą tej drogi. No wiem, ale może jako gmina... Ale sprawa została przekazana, żeby zadbać też o tą drogę. Mimo wszystko jednak tutaj jakby zarządca skupia się bardziej na ESCO w tym momencie. No ta droga jest taka już troszeczkę zapomniana, można to tak ująć. Będziemy jeszcze sprawę przekazywać i apelować, żeby jednak bardziej jeszcze zadbali o tą kwestię, bo też widzimy, co się dzieje w porównaniu z zeszłym rokiem chociażby, gdzie jeszcze po Śnieżycach ta trasa była zadbana w większym stopniu, tak teraz jest, no, jest jak jest po prostu, wszyscy to widzimy. Nie mamy większego na to wpływu, nie jest to droga gminna. Możemy tylko prosić, monitorować, no ale widać, jakie są warunki atmosferyczne i tak jak mówię, całość sprzętu chyba jest przerzucona w tym momencie na S19, a tutaj no tak, aby odśnieżyć, żeby ta droga była w miarę przejezdna. Tak to wygląda. Jeszcze druga sprawa, te serwisówki podobno wcale nie są odśnieżone. Gdzie tam... Ja obserwowałem, że była odśnieżona. Nie wiem, jak stanę sobie jeszcze, bo na tym odcinku parę godzin podobno. No nie, no ja też nie jeżdżę tamtędy. Nie jest odśnieżona żadna, ani jedną stronę. No właśnie. Nie są. Nie, poza tym tam jeszcze dostałem sygnał, że tam jest koło tego wiaduktu u nas tam na Załuczu. Są strasznie głębokie rowy, tam nie ma w ogóle żadnych, no, nie wiem, słupków, barierek, czegokolwiek. Ludzie sobie patyki ustawiają, żeby nie wjechać do tego rowu. No, też trzeba coś z tym zrobić. Też tak, znaczy, no, widziałem to osobiście. Postawione są znaczki ostrzegające. Bo to są nowe bariery energochłonne, no, ale to bez przesady. No. Tam jest taki ostry zakręt, jeszcze nachylenie. No i dwumetrowe rowy pokopane wokoło, no to przecież bez żadnych oznaczeń, a jak pozawiewa, to nie widać, gdzie się kończy ta szosa, gdzie się zaczyna ruch. No tak jak mówię, tylko na zasadzie składania wniosku do zarządcy i usilnych próśb możemy tu działać. Skupiamy się głównie na drogach gminnych, które są w naszym zarządzie i tutaj spółka komunalna na Łęcz na dwie zmiany pracuje, żeby to było przejezdne i biorąc pod uwagę te bardzo trudne warunki, a z tego co prognozy wskazują, to się jeszcze do końca tygodnia nie zmieni, to i tak stają na wysokości zadania. Natomiast jeśli właśnie chodzi o te drogi, gdzie nie jesteśmy zarządcą, możemy mieć wpływ jedynie taki pośredni. Jeśli chodzi o przejezdność tych dróg i udrożnienie. Podwójki przy placach publicznych, zajmuje się tym spółka komunalna. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o odbiór śmieci, wiadomo, jaka firma i no, spore zmieszanie powstaje, jak jest takie z miesiąca na miesiąc i ludzie niektórzy nie drugie rozróżnienia odbiór wiedzieli się później, bo nie zdążyli. Ostatecznie dotychczasowa firma będzie pełnić tą usługę.
więc tutaj zmian nie będzie. Co do przetargu, to no, były pewne zawirowania i trudności związane z procedurą, bo jeden z wykonawców tutaj był wzywany do wyjaśnień, sytuacja się przedłużała, jeśli chodzi o procedurę i ostatecznie musieliśmy też aneksować dotychczasową umowę, żeby ciągłość tych usług została zachowana, ale w tym momencie dotychczasowy wykonawca będzie realizował to zadanie. Wszystko ruszy. Harmonogram będzie przekazany na stronie do mieszkańców, także tutaj gdyby, no mamy ciągłość tej umowy w dalszym okresie czasu. Szanse na wojnę się zwiększyły? Podobno się nie. Nie, cena z tego co pamiętam to zostaje ta sama. Zmieściliśmy się w budżecie, w tej puli budżetu przekazane na właśnie odbiór odpadów. Także cena zostaje, można powiedzieć, na pewien czas zamrożona. Tak, bo to jest prawie tak samo wyszło. A jeszcze jedno zdanie dodam, ponieważ tutaj pan zapytał, jakie środki są na dodatek węglowy. Ja powiedziałem tutaj sumę decyzji trzech, na które dostaliśmy, ale tutaj nie dodałem jednej może najważniejszej rzeczy. Zabezpieczamy, tak można zrobić. 1 000 000 zł, że tak powiem, w pewnym sensie pusty, to znaczy nie mamy na to decyzji, ale postanowiliśmy z panem wójtem, że dołożymy 1 000 000 zł, ponieważ gdy się pojawią kolejne decyzje, to trzeba radę zwołać, a już jest koniec roku. I zrobiliśmy to tak, dokładamy po 1 000 000 zł jako dochód i wydatek, jak przyjdzie decyzja, nie będziemy jej wprowadzać, chyba że będzie różnica. Tą różnicę skorygujemy ostatnią sesją, czyli 29 grudnia, do wysokości sumy wszystkich decyzji, jakie otrzymaliśmy od pana wojewody. Dlatego, że tak postanowiliśmy, dlatego że jest zima i przychodzą decyzje, przychodzą środki, a my ich nie możemy realizować. Trzeba zwoływać radę i tak dalej. Musieliśmy znowu to robić w trybie, tak jak dzisiaj, tak? Ale taką awaryjną, nadzwyczajną sesję. Natomiast tak, w taki sposób, jak postąpimy, można zrobić. I tak środków nie wypłacimy, bo musimy dostać decyzję i środki. To są środki dotacyjne znaczone. Więc mamy tak troszeczkę zapasu planu, że tak powiem. To pan tutaj pyta do pana właśnie, kieruję to takie wyjaśnienie jeszcze. Do pana, do wszystkich, które pan zapytał. Natomiast na pokrycie finansowe, czyli w pieniążkach, mamy 492 zł i 7 zł. I to zostanie wypłacone. Znaczy tam część 5000 ponad troszeczkę to jest koszt obsługi, ale około tam 485 000 zł pójdzie na wypłatę tego, tych 3000 zł na jeden piec. No, czy tam rodzinę to też różnie bywa, bo to zależy, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy osobne i tak dalej. To już niuanse, jak mówię. Także to tak wygląda na dzisiaj. Czy to będzie w jakiś sposób kontrolowane, czy tam jak to jest ten piec, czy nie ma? Takie uprawnienie OPS, czy pan wójt, który upoważnił tam panią dyrektor i jej pracowników, i ma takie uprawnienie. Jeżeli jest jakieś podejrzenie, że rzeczywiście ktoś tam, nazwijmy to, mówi, podaje nieprawdę, to mogą to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. To oczywiście doświadczenia, to też jak państwo wiecie, może ktoś już widział pod rygorem odpowiedzialności karnej, czyli jak ktoś oświadcza, że ma dwa kotły i są to dwie niezależne rodziny, prawda, czy tak niezależne dwa gospodarstwa, bo nie muszą być rodziny wcale, no to pod rygorem odpowiedzialności karnej by się okazało, że nie, a ktoś by to stwierdził, no to opowiada karnie za to. Bardzo łatwo to zweryfikować w systemie, w centralnej ewidencji emisyjności budynków tam. Te wszystkie dane są co do źródeł ciepła, jakimi dysponują mieszkańcy w swoich domach, więc weryfikujemy to na bieżąco. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Jeśli nie ma więcej innych pytań, zamykam posiedzenie.